Pytanie zada pan poseł Andrzej Kryj, grup Prawo i Sprawiedliwość, w sprawie likwidacji połączenia kolejowego Warszawa-Przemyśl Główny przez Ostrowiec Świętokrzyski w piątek i Przemyśl Główny Warszawa w niedzielę oraz ewentualnych utrudnień dla turystów w dojazdach w kierunku Bieszczadów i ich powrotu nie tylko do Warszawy, ale i do stacji pośrednich. Pytanie skierowane jest do ministra infrastruktury i budownictwa, a odpowiadać będzie pan podsekretarz stanu w Ministerstwie Infrastruktury i Budownictwa, pan Piotr Stomma. Bardzo proszę, panie pośle, o zadanie pytania. Pani marszałek, panie ministrze, Wysoka Izbo. W związku z zapowiadanymi zmianami w rozkładzie jazdy pociągów PKP Intercity uprzejmie proszę o odpowiedź na pytanie, czy prawdą jest, że w nowym rozkładzie, który wejdzie w życie od czerwca 2016 roku, zostanie zlikwidowane połączenie kolejowe Warszawa Przemyśl Główny w poniedziałek i Przemyśl Główny Warszawa w niedzielę przez m.in. Skarżysko, Ostrowiec Świętokrzyski, Sandomierz. I czy ewentualna likwidacja tego połączenia nie utrudni dojazdu pasażerów w kierunku Bieszczadów i ich powrotu nie tylko do Warszawy, ale i do stacji pośrednich. Jednocześnie proszę o przedstawienie informacji o innych planowanych zmianach w rozkładzie jazdy pociągów PKP Intercity skutkujących likwidacją połączeń kolejowych bądź ich ograniczeniem. Pragnę w tym miejscu zauważyć, że wspomniane połączenie kolejowe Warszawa-Przemyśl Główny odgrywa istotną rolę w przemieszczaniu się podróżnych w kierunku południowo-wschodniej Polski. Ich zaniepokojenie wywołuje informacja, że w nowym rozkładzie jazdy pociągów PKP Intercity połączenie to nie zostało uwzględnione. Uważają oni, że zmniejszy to ich możliwości przemieszczania się w tamtym kierunku, nie tylko do miejscowości, w których zamieszkują, ale także utrudni dojazd i powrót turystów chcących przewieźć na przykład swoje rowery w rejon bieszczadzki. Proszę o udzielenie informacji na ten temat. Panie ministrze, bardzo proszę o odpowiedź i na to pytanie. Dziękuję, pani marszałek. Panowie posłowie. Chciałbym tutaj krótko przywołać podstawy prawne działań, które są przedmiotem zainteresowania panów posłów. Zmiany rozkłady jazdy nieprzewidziane w czasie jego tworzenia, to raz w roku ten rozkład jazdy powstaje, mogą być wprowadzane w oparciu o artykuł 5b ustawy o transporcie kolejowym na wniosek przewoźnika i tutaj taki przypadek zachodzi bądź z inicjatywy zarządcy infrastruktury. I biorąc to za podstawę, przewoźnik, czyli Intercity, wystąpił do ministra infrastruktury i budownictwa jako organizatora kolejowych pasażerskich przewozów międzywojewódzkich z wnioskiem o zgodę na rezygnację kursowania pociągów banach w relacji Warszawa Zachodnia, Przemyśl Główny Warszawa Zachodnia w okresie wakacji letnich i spółka umotywowała to ograniczeniem, to ograniczenie przeprowadzoną analizą danych, które są z systemu biletowego na bieżąco pozyskiwane i przedstawione wyniki tej analizy wskazują, że z tych pociągów korzystają głównie podróżni posiadający ustawowe uprawnienia do przejazdów z ulgą studencką i spółka stoi na stanowisku, że w związku z powyższym przewidywane zainteresowanie w okresie letnim tym pociągiem będzie znikome. Spółka jest w niełatwej sytuacji finansowej i no, ministerstwo co do zasady podziela jakby tutaj ostrożność w podejściu zarządu do kwestii uwarunkowań finansowych. Szczegółowe dane, które przekazała spółka, to są
polegają na stwierdzeniu, że średnio na odcinku Przemyśl pociągiem Banach podróżuje 30 do 60 podróżnych. To jest pojemność połowy wagonu lub co najwyżej wagonu. Frekwencja ta nie zwiększała się w okresach wolnych, świątecznych, Bożego Narodzenia, Nowego Roku. Stąd też przekonanie władz spółki, że w okresie wakacji letnich też tutaj w sposób zasadniczy frekwencja nie wzrośnie i proponowane ograniczenia nie spowodują utrudnień dla podróżnych korzystających z tych pociągów. Należy też wskazać, że na odcinku Warszawa-Radom w zbliżonych godzinach kursowania istnieją alternatywne połączenia spółki Koleje Mazowieckie. Natomiast jeżeli chodzi, bo to tego przede wszystkim dotyczy pytania, zapewnienie połączenia Warszawy z Podkarpaciem dla celów turystycznych, chciałem podkreślić, że w dalszym ciągu będą zapewnione bezpośrednie przewozy uruchamiane także na zamówienie Ministerstwa Infrastruktury i w okresie wakacji letnich będą to pociągi. TLK Gombromicz, relacja Szczecin Główny, Przemyśl Główny, TLK Flisak, Bydgoszcz Główna, Przemyśl Główny, TLK Luna, Warszawa Zachodnia, Zakopane, Przemyśl Główny, Zagórz, TLK Gemini, Hel, Rzeszów Główny, TLK Staszic, Piła Główna, Bydgoszcz Główna, Rzeszów Główny, Zagórz. Wydaje się, że to w wystarczającym stopniu, biorąc pod uwagę ograniczenia finansowe, to są wszystko dofinansowane przez Ministerstwo Przewozy. Potwierdzam, że potrzeby są o wiele większe niż ten koszyk, którym dysponujemy. No są tutaj tym uwarunkowaniem, które wszyscy musimy uwzględniać. Kwestia innych zmian w rozkładzie jazdy. Tutaj, jeżeli chodzi o pociąg Tetyda, pierwotnie planowany w relacji Kraków Główny, Kołobrzeg, Kraków Główny oraz w relacji Łódź-Kaliska, Kołobrzeg, Łódź-Kaliska, to na odcinku Łódź-Kaliska, Kraków połączenie zapewnia pociąg Reymont. Ponadto w relacji bezpośredniej Kołobrzeg, Kraków są oferowane połączenia alternatywne, zarówno nocne, jak i dzienne, w tym też komercyjne połączenie premium. Co do generalnego pytania o korektę rozkładu jazdy czerwcową, pragnę wyjaśnić, że dotyczy to oczywiście wszystkich przewoźników. Zmiany te są wprowadzane z powodów po stronie przewoźników, różnych wniosków, o takich, jakich mówiliśmy, a także na przykład takich, jak mówiliśmy, a także z powodów niezależnych, jako ograniczenie przepustowości w wyniku prac modernizacyjnych, remontów oraz w związku ze zmianami parametrów eksploatacyjnych linii kolejowych. Pełen obraz tej sytuacji będzie jasny w okresie bliższym niż w tej chwili jesteśmy, do czerwca, dlatego że duża część tych zmian, które są wprowadzane, jest wprowadzana o jeszcze inny przepis ustawy o transporcie kolejowym, o przepis artykułu 5F, który daje prawo do korekt rozkładu jazdy właśnie z tych względów, powiedziałbym, związanych z modernizacjami w okresie tylko miesiąca przed jakby koniecznością wprowadzania tych zmian. Wiele się dzieje na sieci. Na poziomie ministerstwa w tej chwili jeszcze nie ma tego pełnego obrazu. Dziękuję bardzo. Bardzo dziękuję. Czy pan poseł chce zadać pytanie dodatkowe?
To bardzo proszę. Panie ministrze, oczywiście my rozumiemy kwestię rachunku ekonomicznego, natomiast było to połączenie dosyć nowe, świeże. Ono być może nie przebiło się jeszcze do świadomości podróżnych, że coś takiego istnieje. Biorąc pod uwagę fakt, że linia kolejowa, ten odcinek linii kolejowej ze Skarżyska do Sandomierza będzie nadal remontowany, na całej tej linii kolejowej były już ponoszone nakłady, może warto byłoby rozważyć, aby tego typu połączenie na trwale wpisały się tutaj w rozkład jazdy. Ja chciałem tylko zapytać o jedną rzecz. Rozumiem, że zawieszenie, likwidacja tego połączenia będzie na okres wakacji związanych z tym, że wtedy studenci nie będą z niego korzystać, a po wakacjach to połączenie normalnie zostanie przywrócone, tak? Dobrze, to jeżeli pan minister zapewnia, że taka jest intencja, to ja dziękuję, nie mam więcej pytań. Bardzo dziękuję w takim razie za odpowiedź i wcześniejsze pytanie.